Dzień dobry, dobry wieczór, jak tam wolicie, mi to wszystko jedno. Ostatnio, może w sumie nie tak ostatnio, ale kupiłem sobie Shivarly 2. Jako, mogę w sumie powiedzieć, dawny pros Shivarly 1. Byłem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, bo gra jest dostępna na Steamie, już nie na Epiku. I pamiętam, że chyba przez to premierę ogólnie opuściłem, już tak nie śledziłem tego tytułu. No a więc tak, pograłem sobie, odpaliłem, myślałem, no zobaczymy co to będzie. Na początku na boty, bo myślałem, że trzeba się dużo nauczyć. Ale jeżeli mam być szczery, to praktycznie jak Shivarly 1, tyle że z lepszą grafiką i więcej możliwości. A więc wszedłem sobie tak na start i tutaj będziecie mieć w gruncie rzeczy klipy z tej giereczki, znaczy z tego trybu 3x3. Myślałem sobie 3x3 akurat będzie fajnie się nauczyć, może będzie mniej osób. No i co się okazało, 3x3, ludzie grają duele, a ja oczywiście na sam początek zacząłem się ludziom wbijać, więc... No, trochę mój błąd, ale szybko mnie tutaj ludzie nakierowali, że tak nie wolno. No i od następnych giereczek już sobie na spokojnie grałem duelki. No i myślałem, no może kogoś trafimy, ale co się okazało? Same wysokie poziomy tutaj grałem, 60, 70, a ja tutaj nubek z pierwszym poziomem. No ale tak jak możecie zauważyć, no idzie mi całkiem dobrze i chyba nawet nie widać z tego, że mój czas rozgrywki w tej grze wynosił po jednym dniu 3 godziny tylko, gdzie... Z jedną godzinę spędziłem na ustawianiu wszystkiego i testowaniu na botach różnych broni i patrzenia jakie są tryby. No nie, tam jeszcze koniem jeździłem, ale nie podoba mi się to. No ale tak, osobiście co zauważyłem, gra jest bardzo przyjemna, przyjemne są te duele. W sumie to działa wszystko jak w jedynce, czyli dużo fejkowania ataków, dużo odwracania uwagi, kręcenia, no ale nie zauważyłem, żeby dało się tutaj robić to samo co w części pierwszej, czyli kręcenia helikopterów. A pamiętam, że w części pierwszej się nieraz kręciło helikoptery, że atakowało się najpierw plecami, potem się odwracało i normalny atak. O, tutaj możecie zobaczyć. Jedyne 3 godziny, można jak najbardziej. No i dobra, no i zaczynałem gierkę tak... Co teraz widzę i oglądam ją ponownie, to często zauważyłem, że walki toczą się na tym, że albo fejkujecie, atakujecie, albo robicie obronę, a potem często używamy obrony. Znaczy atakujemy, jeszcze raz, bo się sam pogubiłem. Używamy ataku i potem się często gęsto bronimy. I często na to... Za dużo tego często. Ale zdarza się, że najlepszą odpowiedzią, jak tutaj mamy osobę starczą, byłoby po prostu zamiast... oddania ataku, po prostu go kopnięcie, dzięki czemu wyrzuciłbym go spod gardy i nie byłoby wtedy problemu, no bo wtedy mogę mu zawsze go raz zaatakować. A problem jest taki, że jak walczyłem z tą osobą starczą, że on może przyjąć więcej hitów. Znaczy, działa to w ten sposób, że jeżeli złapiecie hita na obronę, to możecie tam do jakiegoś czasu, bo potem kończy się stamina i wam broń wypada z rąk i wtedy jesteście, no powiedzmy, że dostępni na atak. Mogą was zaatakować. O, tak jak widzieliście, po ataku użyłem po prostu kopnięcia i zadziałało to jak najlepiej. Również z mojego doświadczenia zauważyłem, że bardzo fajnym atakiem jest wykorzystanie ataku z góry, potem go sfejkowanie i atak pchnięty. Bardzo fajnie to wychodziło. Spotkałem również sporo całkiem fajnych ludzi. Nie wiem, nie spotkałem tutaj żadnych jakichś toksycznych, a grałem w sumie trochę tych trybów. I co mogę powiedzieć? No, może po prostu ja tak trafiłem, a jest inaczej. Różnie to bywa. No ale tak, szczerze mówiąc, no tryb według mnie 3x3 jest jeden z fajniejszych. Ja bardzo lubię ogólnie takie tryby duelowe w jakiejkolwiek grze. Bardzo idzie to tak pod umiejętności. No i również polecam każdemu, kto by chciał, ponieważ pozwala to nam rozwinąć nasze umiejętności. No i tak jak na początku byłem... No jak zacząłem, to wszedłem sobie na boty, tam 4x4 graczy plus po 16 botów. O, tutaj mi przeszkodzili w duelu, no cóż, zdarza się. No, no i wracając. tak jak grałem 4x4, to były tam lepsze osoby, to byłem gnojony non-stop przez te osoby, bo nie potrafiłem nic zrobić. No i potem pograłem te duale przez tam jakiś czas, godzinkę, może półtorej. No i trochę się przyzwyczaiłem już do tej gierki. No i dzięki czemu potem jak wchodziłem na te normalne pojedynki, to muszę wam przyznać, że nawet otwierałem tabelę. Zdarzały się dwa meczyki, że byłem na pierwszym miejscu jako osoba, która ma jedyne 3 godziny w tą grę. No, a tutaj mnie osoba strasznie irytowała, bo nadużywała jednego ataku, którego kompletnie nie wiedziałem jak mam skontrować, dopiero po czasie mi to wyszło. No ale spoko, i mi zabójstwo ukradli. Takie to jest życie. O, i znowu ta sama osoba, tym razem już mnie tak nie gnoiła, dała mi żyć, więc się tylko i wyłącznie cieszyć.
Też zauważyłem, może ktoś wie, jak tutaj teraz zauważycie, jak zblokujecie i to jest jakaś chyba perfekcyjna riposta, to świeci wam się na niebiesko, ale czym to się zmienia, czy szybciej kontratakujecie, czy co, to nie mam pojęcia, jeżeli wiecie, to dajcie znać. No i co mogę powiedzieć jeszcze? Grało się przyjemnie, tutaj fajny duelek, fajna sytuacja, jako nowy gracz pokazuje mi, żebym coś wziął, no i mi pokazuje jabłka, no na początku powiem wam, musiałem się przyznać, myślałem, że po prostu chciał, żebym to wziął, no i niedużo miesiąc to rzuciłem w niego, a miałem to zjeść, bo to regeneruje HP, no i skończyło się to, jak się skończyło, przez to, no zdarza się, ale fajnie było. No i tak, wracając, pojedynkami, bardzo fajny tryb. I co? I po 3 godzinach czuję się znowu jako pros. Pros po 3 godzinach. No ale myślę, że jak ktoś grał dużo w jedynkę, to duża nowość tutaj dla niego nie jest. A jeżeli ktoś gra dłużej jeszcze, to dajcie mi znać, czy też da się kręcić takie helikoptery, bo jak tak, to muszę się nauczyć. Tak jak to się w jedynce robiło. No, a co jest jeszcze z takich bardzo ciekawszych rzeczy, to ludzie się nawet mnie pytali, ile tak naprawdę mam godzin w tej grze. Więc no, wiedza z jedynki zadziałała. No ale dobra, opowiedziałem, co miałem opowiedzieć. Według mnie giereczka jest naprawdę przyjemna, fajna. Niestety czasu coraz mniej, ale jeżeli będziecie chcieli więcej materiałów z tej gierki, dajcie znać. To może jeszcze coś specyficznego nagramy, a nie po prostu jakiś tam gameplay, ja sobie gadam w tle i opisuję. W sumie, nie wiem, chciałem po prostu się wygadać i uznałem, że pogadam o tej gierce. Albo może będziecie chcieli recenzję, cokolwiek, dajcie mi znać, będziemy z tego korzystać. Jest to mój drugi kanał, jeżeli ktoś nie zna mojego głównego, to zapraszam. I będziemy tutaj różne rzeczy. W ogóle jak macie pomysły na jakieś serie i tym podobne, to dawajcie znać. No, a wracając aktualnie, zdarzały się momenty, gdzie no czułem się kiepsko, bo tutaj już była chyba drugi pojedynek i walczyłem jedną i z tą samą osobą i cały czas przegrywałem. Ale aż tak przegrywałem, że się źle czułem, a i ktoś mi napisał, że jestem bardzo dobry. To napisałem, że dzięki. No jak mi napisał, no to proszę was, to aż trzeba mu udowodnić i się odpaliłem. Tylko powiem wam, że na początku jak grałem, to byłem bardziej z tego zadowolony, bo teraz jak oglądam ten odcinek, to zaraz wam pokażę to moment, to znaczy zaraz będziecie dokładnie je widzieć. Ale ja sobie tutaj walczę na spokojnie wszystko. Gdzie jest ten moment? I tutaj jeden z osób tutaj przychodzili z tymi mieczykami, ich trochę drażnili. Może to nie jest ta, bo tutaj akurat jeszcze wygrałem, ale w tej teraz co będzie, to był moment, gdzie osoba po prostu sfejkowała atak na niego i możliwe, że przez to użył za wcześnie obrony, a to o, właśnie tutaj. I przez to mogłem go ciachnąć, więc to już nie było fajne. No i jako ostatni meczyk spotkałem jakąś osobę, co chyba tutaj wszystkich, jak dobrze kojarzę, gnoiła. I przez to, że zobaczyła, że mam 7 poziom, to nawet się ze mną bardziej bawiła. Co nigdy nie jest dobrym pomysłem. No i wiecie, wyśmiewanie się z graczy, nie ma pokory i potem się przegrywa właśnie takie pojedynki. O, tutaj sam nie wiem, jak wygrałem, więcej szczęścia niż umiejętności, ale kto by się tym przejmował. Tutaj jeszcze dostałem, bardzo mało HP, ale klasa rycerz zawsze wybacza, więc warto grać rycerzem. Tyle mogę powiedzieć. No i co? Do następnego. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. No, miłego, siemka i do kiedyś.